Witajcie, z tej strony OdkrywcaAdik, a to jest właśnie drugi odcinek z miniserii Questar Empire, wersja demo, czyli w sumie wersja alfa. I tak, pamiętacie, w pierwszym odcinku robiliśmy podstawy naszej gospodarki, czyli podstawowe mechaniki, jak na przykład tutaj wyrąb drzew, czyli musimy pozyskać drewno, tutaj właśnie tarta, który przetwarza drewno na deski, czyli na materiały budowlane, tak samo też i pola ryżowe, które zapewniają nam co? A mianowicie właśnie żywność. I co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? Prawdopodobnie będziemy dalej rozwijać nasze tutaj pola ryżowe, aby bardziej rozwinąć naszą produkcję. Też dowiedziałem się, co to jest mianowicie to taka dziwna skała, a to jest właśnie cyna. Więc w przyszłości będziemy mogli tutaj wydobywać cynę i pozyskiwać miedź, aby później to przetwarzać w formie właśnie brązu. Ale jeszcze do tego w rozwoju jeszcze nie dotarliśmy właśnie do tego etapu. Więc troszkę jeszcze czasu zostało. Ale tak, hodowę kaczek już odblokowaliśmy, kabiczkę też. Czy w dzisiejszym odcinku to może wam pokażę mniej więcej jak wygląda mechanika właśnie rygi. No, a co do hodowli kaczek, no to hodowla kaczek, to wybaczcie sobie, że to jest jakby taka hodowla, nie wiem, na przykład świń w Anno 1800. Tylko w 1800 jeszcze przetwarzało się to na te kiełbaski, ale tutaj to po prostu od razu zaspokaja potrzeby. Czyli po prostu budowa takiej zagrody kaczek jest tak samo, taka sama mechanika. Ale tak, w pierwszej kolejności co ja zrobiłem, to mianowicie tutaj wybuduję już magazyn. Proszę bardzo, jeszcze go troszkę go tak odwrócimy. I tutaj budujemy oczywiście budynek produkcyjny, czyli pole ryżowe. Takie tam małe pole ryżowe, oczywiście połączone z tutejszą rzeką, aby dostarczać wodę, żeby to było nawodnione. I już to działa. No. Także mamy tutaj już pole ryżowe, które będzie pracowało. Myślę, że chyba jeszcze jeden taki budynek bym postawił, czyli jeszcze jedno pole ryżowe. A nawet tutaj, bo z tego co wiem, to chyba raczej na spokojnie by się to połączyło. A jednak nie, bo to co właśnie myślałem, że to będzie działało, mianowicie, że ta woda przejdzie tutaj, a szkoda, że tak nie działa, no to troszkę będę musiał to zamienić jednak. Ale dobra, już to troszkę lepiej tutaj wygląda. Ok, mamy już tutaj pole ryżowe. Tak, to już pracuje. Siła robocza powoli raczej będzie dostarczana. Mogę włączyć już czas. Mamy oczywiście deficyt, jeśli mowa o monety, więc musimy na pewno troszkę rozbudować tutejszą dzielnicę mieszkalną. Czyli kolejne chatki postawić. Więc mi się wydaje, że chyba my postawimy... A może tutaj tak troszkę wzdłuż? O, a co się stało, że już nie mogę stawiać? Dziwne. A, dobra, bo mi się klika na ten... na rynek, więc od razu się kasuje. Dobra, kolejne domostwa już są postawione. Produkcja ryżu, no, powoli będzie rosła na plusie. Kolejna sprawa, jaką byśmy zrobili teraz, a to mianowicie postawili hodowlę kaczek. No to hodowlę kaczek, tak jak już kiedyś tutaj grałem już tą grę, czy to i tą wersję demo, no to już znalazłem sposób jak budować zagrody. No to po prostu tak wzdłuż. Tylko chyba troszkę źle to postawiłem. Tak, źle to postawiłem. Czyli jeszcze raz. O, właśnie tak bym to chciał postawić i tak wzdłuż. A, już mamy właśnie postawione hodowlę kaczek. Także tak to się prezentuje. No na razie to nie wygląda jakoś tak pierwsza klasa, ale wiecie, to jest wersja demo, więc pewnie to się zmieni. Jeśli mowa o animację czy ogólnie. A to co mówiłem w pierwszym odcinku, że dziwiłem się dlaczego tutaj się nie ruszają, że jest jakby tutaj brak animacji, no to po prostu był wcześniej zatrzymany czas. Także tutaj... No. Już wiadomo o co kaman. Ale tak, postawiam kolejną tutaj hodowlę kaczek. Więc troszkę bardziej zwiększymy produkcję. I chyba to tyle, bo już nie mam wystarczającej liczby właśnie robotników. No właśnie. Ale tak, może właśnie postawiłem pierwszą kapliczkę, to zobaczycie jak wygląda mechanika bóstwa. Tylko nie mogę postawić kapliczkę, bo... A, bo nie mam desek. Okej. Po prostu nie posiadam desek. A, widzę, że populacja też wzrosła na fajny poziom. My postawiłem przy okazji tą pierwszą kapliczkę. No, tutaj jest bóstwa. I jak to działa? To wpływa oczywiście na punkty bóstwa. Musimy wybrać na początku religię. Czyli mamy oczywiście religię taka jak bogowie miłości, bogowie stworzenia, bogowie fortuny i bogowie natury. I jak to wpływa na efektywność właśnie religii? To wpływa, że to ma jakiś zakres zasięgu, ta jedna kapliczka. I jej jakby efektywność wzrasta poprzez właśnie jej, jak największa jest tutaj populacja w jej zasięgu. Czyli tym większa populacja, tym więcej populacji jest połączonej do tej kapliczki, no to ta kapliczka z automatu ma lepszą efektywność. I tutaj są różne bonusy i negatywy. A, na przykład tutaj niedbały poborca, czyli mamy mniejsze wpływy z podatków, punkty wiary. Na razie nie mamy żadnego negatywu, ale już mamy negatyw właśnie przy fortunie. Więc myślę, aby to zneutralizować, to po prostu damy to. No i to się zmieni wygląd i przy okazji wzrośnie troszeczkę efektywność. Nawet już jest na plusie. I w ramach to może jeszcze postawię kolejną dzielnicę. Kolejnych domostw. A nawet jakoś tak troszkę dziwnie. A, nie masz tutaj zasięgu nawet. No ciekawe. Ale dobrze, czy to coś się poprawiło? A powiedzmy, że troszkę lepiej jest. Teraz by się przydało bogowie natury postawić kapliczkę. Bo bogowie natury wpływa, jeśli ja dobrze pamiętam, to właśnie wpływało na lepszą produktywność budynków rolniczych, czyli jakbyśmy mieli jeszcze niżej, no to wszystkie farmy rolnicze typu właśnie farma ryżu, czy też nawet hodowla kaczek, by efektywność tutaj spadła. A to może później grozić głodowi. Więc żeby poprawić jakby relacje z tymi bogami, no to trzeba wybudować oczywiście tą samą kapliczkę i oczywiście wybrać kategorię właśnie tą. Tak, to są bogowie natury, czyli wybieramy to. No i troszkę będzie lepiej. Dzięki temu. Też musimy oczywiście uważać, bo kapliczka kosztuje 5 sztuk, czy raczej to są chyba raczej tony, czyli 5 ton narzędzi. A na chwilę obecną narzędzi nie produkujemy. Trzeba najpierw to odblokować. Słucham, a dlaczego to tak spadło? Wiecie co, ja chyba jeszcze jeden tutaj skład postawię. I postawię kolejny hodowlę kaczek. Tylko nie mogę postawić, bo nie mam desek, ale już mam. Dobrze, mamy. Troszkę więcej kaczek. Bo kaczek chyba mamy... No właśnie, mamy bardzo malutko kaczek. Więc kaczek by się przydało jak najwięcej. Dobra, trochę tutaj się poprawiło. Nie wiem, czy to później ten negatywny efekt, czyli do podatków, będzie później to wzrastało, czy ten negatywny efekt zniknie po jakimś czasie, czy jak to działa? Bo na razie nie wiem. Bogowie stworzenia, musimy ich jeszcze zadowolić. Czyli może tak, aby ten zasięg nie wpływał jeszcze na to, to... A może tutaj postawimy kolejną kapliczkę, tylko czy mnie stać? Tak, stać mnie na to. Okej, tutaj jest przód tego budynku, no to bogowie stworzenia. A tutaj to może jeszcze kolejne domostwa. A, desek już nie mam. Ale monet jeszcze mamy. Nie wiem, na razie jeden zakład mi wystarczy. I tyle. Niech jeden ten zakład pracuje. Kaczki, no, niby mamy na plusie, ale to jest raczej mały poziom. Więc jeszcze bym jedną hodowę postawił kaczek, aby bardziej rozwinąć tę produkcję. Ale tak, dokończymy jeszcze tylko te domostwa do końca. A proszę bardzo. Fajnie, że ogólnie te domki jakby tutaj wyglądało, że faktycznie jest życie. Jakby faktycznie ta wioska, bo na razie to jest wieś, tak tętni życie. Ale patrzcie na ilość tutaj osób. Bardzo fajnie to wygląda. Tylko szkoda, że jak oddałem ekran, to później to nie widać. Ale to może z powodu, aby nie wiem, poprawić wydajność, albo nie wiem. A tutaj jest panda. Okej. Okay. No w sumie, lasy bambusowe są tutaj, to nie dziwię się. Ciekawi mnie, co twórcy będą szykowali właśnie z powodu tego, z tych ruin. Czy będziemy mogli to w przyszłości odbudować, czy jak? Bo nawet byłoby to ciekawe, jakby to był taki mega projekt i na przykład coś tutaj odbudować. Czy to będzie jakaś świątynia, albo jakiś pałac. Ale to się jeszcze okaże. Tutaj mamy wyrobisko gliny. Szkoda, że nie mam tutaj jakiejś minimapy. Bo na pewno by to pomogło. Ale dobra. Jak tam kaczki? No kaczki, jak to kaczki, ale jeszcze jedna hodowla zostanie postawiona. A proszę bardzo. Nie wiem, strasznie spada ta produkcja tych kaczek. Masakra wręcz. Po prostu masakra. Chyba troszkę kaczek już mamy. Kolejne pole ryżowe postawię. Ale chyba tutaj już będę musiał postawić kanał. Chyba kanał został postawiony. Dobra, troszkę farma została rozwinięta. I mamy porę zimową pierwszy raz w tej miniserii. I co się dzieje? A mianowicie po pierwsze, produkcja ryżu kompletnie się zatrzymała. Raczej to jest na logikę, bo wtedy rośliny nie rosną. Tylko ciekawe, czy hodowla kaczek funkcjonuje. A, czyli hodowla kaczek funkcjonuje dalej. Ale że jest pora zimowa, no to jest ogromny spadek zapasów drewna. Bo wiecie, ludzie zaczynają zużywać drewna, aby ogrzać swoje mieszkania. Ale chociaż też kata 2 pracuje. No w sumie. Raczej zima nie powinna przeszkadzać w tej sytuacji. Ale tak, jeszcze ja bym postawił jeszcze jedną kapliczkę w tym miejscu. I to byłoby właśnie Bogowie Miłości. Aby jeszcze tutaj poprawić relacje. O i proszę bardzo. Tutaj kolejna taka dzielnica. A to tam mogę już tak zamknąć po prostu drogą. A tutaj bym na wszelki wypadek postawił kolejny magazyn, tylko nie mogę, bo nie mam chyba... Właśnie, dużo desek to wymaga. Okej, pora zimowa wkrótce będzie się kończyła. To dobrze, bo bardzo szybko spada nam drewno. Czy możemy coś w rozwoju zrobić? Jakąś nową technologię? A możemy na przykład wiejską fontanę postawić. Czyli to jest budynek dekoracyjny, ale z tego co widzę... To znaczy kiedyś jak czytałem, to podobno wpływa na to, że jeszcze... No, że jeszcze wpływa to chociażby na... higienę, czy jakoś tak? Czy też pomaga zwalczanie pożarów? Tak się dowiedziałem. Ale dobra, to może postawmy ten bambus. No tutaj był samouczek mówiący o tym, że dekoracja, jak w przypadku ta, czyli bambusowa kępa, nie wpływa nic, tylko po prostu wygląd miasta i nic więcej. Wygląd miasta, ale takie bonusy typu zadowolenie albo Inne bonusy to nic nie daje, dekoracje, tylko po prostu wygląd. To tak w sumie, no prawie jak w Anno 1800, tylko że tam w przypadku 1800 to jeszcze... No, to jeszcze dekoracja wpływa tak, że zwiększa w jakimś tam stopniu atrakcyjność miasta. Czekajcie, gdzie jest ten tartak? A czy chata dwara? Bo troszkę więcej tych chatek. Na pewno się przyda, bo bardzo szybki jest spadek. Pora, żeby też zaczęły w końcu pracować, to dobrze. Jak tam kaczka? Kaczka jest na plusie, ryż powoli też idzie na plusie. Chociaż troszkę tak tutaj skręcimy. A to ten bug graficzny, jak się buduje drogi. Ale to jest wersja demo, więc... Znaczy to będzie normalne. Ale tak, stawiam tutaj pole żywe. Trzeba będzie jeszcze tak dobudować tą dróżkę tutaj. A teraz też to pole można postawić już na spokojnie. No bo kolejne pole drzewo już pracuje. Produkcja, tutaj budynki. A, zobaczmy jak tam rynek. Rynek ma wszędzie tutaj zasięg. No to z tym możemy być spokojni. To może coś rozwoju tutaj sprawdzę. Na przykład bym osiągnął... Może w tym odcinku osiągniemy drugi etap cywilizacji. Tutaj niektóre technologie są zablokowane, bo dopiero to prawdopodobnie wyjdzie od pełnej wersji. Czyli tutaj się odblokuje mechanika. I w sumie chyba tu też? A, tutaj raczej nic, ale w niektórych miejscach to tak samo. A, i chyba pomyliłem właśnie budynek, wiejską fontannę z budynkiem właśnie studnia. To studnia wpływała właśnie na... Szybkość rozwoju, to znaczy szybkość gaszenia pożarów. No bo to na razie tylko ten domek odblokujemy, więc mógłbym troszkę ulepszyć tych domków. Na przykład taką tam dzielnicę. Ciekawe czy oni mają, znaczy powinni mieć większe dochody. Tak na logikę. Ale tak, tak się prezentuje budynek drugiego rozwoju cywilizacyjnego, czyli drugiej warstwy społecznej. Czyli mamy tutaj zwykły dom. A, po prostu dom i dom to się nazywa. Ale to są właśnie rzemieślnicy? Bo to są chłopi, a to są rzemieślnicy. Tak? A, tutaj nawet nie piszę. Ale tak myślę, że chyba to są chłopi, raczej na pewno, a to są rzemieślnicy. Późniejsza klasa społeczna to już nie wiem, ale nawet nie ma innego zdjęcia. No dobra. I chyba na razie to tyle na ten odcinek. Bo na razie nie chcę dalej jakby to popłynąć, ten cały rozwój. Bo raczej ta miniseria będzie naprawdę bardzo krótka, też już tak niewiele nam zostało. Bo to co zrobiłem w kolejnym odcinku to mianowicie rozpoczniemy produkcję narzędzi. Czy też zaczniemy uprawę herbaty, czy wytwarzanie ceramiki. Ale dobra, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, jeśli się spodobał ten kanał. To zostaw tutaj suba i dzwoneczek, także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć!